Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jan Chrzciciel tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i związać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha, jak gołębice, stępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony narodzony Pan Jezus i Maryja, zawsze dziewica. Kochane dzieci, droga młodzieży, umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Dzisiejsza Ewangelia przenosi nas nad rzekę Jordan. Tam prorok Jan Chrzciciel udzielał chrztu nawrócenia. Ludzie wchodzili do tej rzeki, zanurzali się i robili sobie takie mocne postanowienie, że chcą zerwać ze swoimi grzechami, aby dobrze postępować. Ktoś mógłby zapytać: ale jak to, proszę księdza? A przecież Pan Jezus nie miał grzechów. Maryja też była bez grzechu. To po co wchodził do tej rzeki, aby się oczyścić, aby się obmyć? Tak, to prawda. Pan Jezus nie miał grzechu, ale chciał być z nami solidarny, tak jak śpiewamy w tej kolędzie. Wszedł między lud swój ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Pan Jezus chciał być z nami solidarny do tego stopnia, że wziął nawet na siebie nasze grzechy, moje grzechy, aby również dać nam przykład. Zastanówmy się też na początku, jakie znaczenie ma zwykła woda. Woda potrzebna jest do życia. Pijemy wodę, bez wody nie da się żyć. Wody używamy też do mycia, do czyszczenia. Wiedzieli też o tym ludzie starożytni, dlatego w różnych swoich obrzędach religijnych też wykorzystywali wodę do takich rytualnych, religijnych obmyć i oczyszczeń. Zwróćmy uwagę, że i człowiek dorosły w około 60% składa się z wody. I kiedy pod serduszkiem mamusi poczyna się nowe życie, ten mały człowieczek też żyje w wodach płodowych. Ta woda towarzyszy nam i jest potrzebna od momentu poczęcia przez całe życie, bo woda to źródło życia. I pewnie dlatego wszystkie cywilizacje na początku powstawały też nad rzekami. Największe miasta nad Wisłą: Toruń, Warszawa, Kraków, Kijów nad Dnieprem, Egipt nad Nilem i pewnie wiele innych miast, gdybyśmy sobie tak popatrzyli na mapę świata. Woda jako źródło życia i
oczyszczenia. I moi drodzy, podczas kolędy jest ten moment, kiedy kapłan bierze to kropidełko, kropi i mówi: pokrop mnie, Panie, hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. To jest cytat z psalmu 51. Hizop to po prostu roślina, gałązka. Czasami podczas pierwszej komunii świętej albo w czasie Triduum Paschalnego, Wigilii Paschalnej, my też używamy takiej gałązki, na przykład bukszpanu, bo chcemy pokropić. A ta woda, którą kropimy w czasie kolędy, przypomina jak gdyby taki deszcz. Deszcz pada na ziemię po to, aby użyźnić, zapewnić obfitość, a te kropelki wody święconej też mają zapewnić taki deszcz łaski Pana Boga, Jego błogosławieństwo, Jego obfite dary. Ma nas również oczyścić, dlatego mówimy: obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Następnie, moi drodzy, kiedy przychodzimy do kościoła, do świątyni, też na początku wkładamy rękę do kropielnicy z wodą święconą. I tutaj znowu czynimy ten znak krzyża, bo chcemy, aby Pan Bóg nas oczyścił. Przecież świątynia to miejsce święte, miejsce szczególnej obecności Pana Boga, a człowiek jest grzeszny. Przed Najświętszym Bogiem nikt nie jest bez winy. Dlatego chcemy przynajmniej w taki sposób, na początku, wchodząc, aby spotkać się z Bogiem, oczyścić się. Podobnie na początku Eucharystii, dzisiaj też wykorzystaliśmy ten obrzęd pokropienia jako znak pokuty. I w końcu, moi kochani, dochodzimy też do chrzcielnicy, w której znajduje się woda święcona. Dzisiaj polewamy jedynie główkę małego dziecka, ale dawniej ludzie właśnie, tak jak ten Pan Jezus, zanurzali się w całości, czy w rzece, czy w baptysterium, w takim specjalnym basenie. Ta woda chrzcielna ma przypominać wody płodowe Matki Kościoła, że tutaj rodzi się nowy człowiek, nowe życie. Zostajemy zrodzeni z wody i z Ducha Świętego. A kiedy mowa o zrodzeniu, to trzeba zapytać, kto jest tym rodzicem, który nas rodzi. Tym rodzicem jest oczywiście Pan Bóg. Pan Jezus, kiedy wychodził z rzeki Jordan, usłyszał z nieba słowa: Tyś jest moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Od tego momentu człowiek jest już nie tylko zwykłym stworzeniem, ale dzieckiem Pana Boga, przybranym Synem Bożym, co znaczy, że po śmierci otrzymamy też to dziedzictwo. Tak jak dzieci dziedziczą po swoich rodzicach, tak i my mamy prawo przystępu do tego Królestwa Bożego, do życia w obecności Trójcy Świętej. I jeszcze, moi drodzy, ta zapalona świeca. W czasie Chrztu Świętego odpalamy gromnicę. To też symbolizuje, że i w naszym życiu rozbłyska to światło wiary, to Boże życie. I dzieci pierwszokomunijne, teraz spoglądam na nasze dzieci, też w tym roku podczas komunii dokonają odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego. I na początku, jak się nauczymy, to powiemy nawet wierszyk i prośbę. Tutaj już niegdyś za nas, o Panie, czyniono wiary świętej wybranie, gdy w imię Twoje nas chrzczono.
lecz dziś my sami pragniemy szczerze odnowić chrzestne z Tobą przymierze. Gdy byliśmy niemowlakami, to rodzice i chrzestni w naszym imieniu prosili o wiarę i tę wiarę nam przekazali. A już w wieku 10, a może i 9 lat, sami tą wiarę wyznacie i będziecie pragnęli tę wiarę podtrzymywać. A zatem i my, kochani, pragnijmy dzisiaj to przymierze sakramentu Chrztu Świętego odnowić, dlatego za chwilkę powstaniemy i dzisiaj odmówimy to wyznanie wiary z obrzędów sakramentu Chrztu.